Czy da się zrobić dobry trening cardio poza siłownią? Przekonajmy się. Tutaj mamy bieżnię, którą możemy zastąpić bieganie. Praktycznie nic nas to nie kosztuje. Wystarczą tylko jakieś dobre buty, ciuchy i tyle. Jedyne co nas ogranicza to pogoda, bo jeżeli będzie burza, no to raczej nikt nie pójdzie biegać. Dlatego tutaj jest przewaga dla bieżni. Ale patrzcie to, przyroda, wiosna, aż chce się wyjść z domu i popatrzeć na to, jak to wszystko wygląda. To jest moja ulubiona maszyna, jeżeli chodzi o trening cardio, czyli ruchome schody, ale jest tak banalna w zastąpieniu, a wiele osób sobie nie zdaje sprawy, że można to robić praktycznie, no można powiedzieć, w domu. Zobaczcie. Taką super maszynę możemy zastąpić tradycyjnymi schodami, jak widzicie. Nie są one jakieś tam super jakości, ale dają radę. Wystarczy wchodzić na jedno piętro, schodzić i gwarantuję Wam, że wbijecie na odpowiednie tętno. Jeżeli są problemy z pogodą, to znajdźcie gdzieś jakąś klatkę i tutaj chodźcie po schodach. Ci z Was, którzy obserwują mojego Instagrama, wiedzą, że codziennie rano zasuwam właśnie po tych schodach, robiąc cardio przez godzinę. Daje radę, daje radę. Rowery chyba każdy z Was już bardzo dobrze zna. Jest to standardowe ciszenie aerobowe. Jak domyślacie się, w zastąpieniu jest ono banalnie proste. Tutaj Ameryki nie odkryłem. Rower można zastąpić rowerem, który na przykład dostaliście na komunię. Większość z Was na pewno posiada taki sprzęt w domu, w piwnicy gdzieś zakurzony, więc wystarczy go tylko wyczyścić, naoliwić, napompować opony i ruszyć w teren. Bo możemy sobie przy okazji pozwiedzać, możemy sobie pozałatwiać jakieś sprawy na mieście, zamiast jeździć samochodem, bądź też wybrać się na wycieczkę rowerową z dziewczyną, z chłopakiem, z dziećmi i miło spędzić ten czas jakoś aktywnie. Boks crossfitowy, czyli taka skrzynka, można ją zastąpić, czym można ją zastąpić? W zasadzie łatwiej byłoby pomyśleć, czym jej można nie zastąpić. Taką skrzynię jest bardzo łatwo zastąpić kawałkiem murku, ewentualnie ławką, chociaż nie polecam, bo można ją bardzo łatwo zniszczyć. Zwłaszcza jeżeli ktoś waży tyle co ja, to zaraz by go zamknęli za wandalizm. Ale murek jak najbardziej wytrzyma Wasze obciążenie, nikomu się nic nie stanie, nic nie ubrudzimy, więc to jest dobry patent. Na deser zostawiłem trening we własnym domu, gdzie będzie nam potrzebne jedynie trochę miejsca. Chcecie poskakać na skakance? Wystarczy znaleźć tylko kawałek starego kabla bądź sznurka i działać. Ogólnie istnieje multum ćwiczeń, które można wykonywać we własnym domu. Wystarczy tylko być kreatywnym i wymyślać coraz to nowe ćwiczenia, bo nie ukrywajmy, zwykłe mycie szyb może też być treningiem cardio. Wystarczy się spiąć, mocniej wachlować ściereczką i już mamy naprawdę dobry trening. Odpowiadając na pytanie z początku filmu, stwierdzam, że bez problemu da się zrobić dobry trening cardio bez siłowni. Wystarczy tylko tego chcieć i zamiast wymówek szukać powodów. Ale to było głębokie. Jeżeli zastanawiacie się nad wyborem sprzętu do aerobów, to zapraszam na kanał Komputernika, gdzie testowałem kilka urządzeń, które mogą Wam się przydać. A tymczasem dzięki za uwagę i trzymajcie się. Pozdrawiam. Nie zapomnij o zasubskrybowaniu kanału oraz zaznaczeniu dzwoneczka, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. Zapraszam na mojego Facebooka, Instagrama, a także grupę Agresywnie Zmasowani.